Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj znowu mamy stylizacje zimowe, codzienne, takie, które najbardziej lubię nosić. A ponieważ prosicie mnie o to, żeby było więcej tych filmików, więc postaram się, żeby pojawiały się one częściej. I dzisiaj co mam takiego na sobie? Dzisiaj na luzie. Za moment wychodzę, więc od razu pokazuję się wam, jak wyglądam. I założyłam sobie dzisiaj golf z Massimo Dutti, właśnie ten bordowy, taki dosyć cienki golfik z domieszką kaszmiru. Na niego nałożyłam kamizelkę z Kubusiem Puchatkiem, cudowną kamizelkę, w ogóle uwielbiam Kubusia Puchatka. Słuchajcie, nawet w moim wieku czasem można, a dlaczego nie? Kto nam zabroni założyć sobie Kubusia Puchatka raz na jakiś czas? Właśnie. No i dzisiaj mam tę kamizelkę. Do tego założyłam jeansy, które są z Candy TM, też je bardzo dobrze znacie. No i moje ukochane, wygodne, ciepłe buty Emu. Te buty, nie uwierzycie, ale one mają już jakieś może 13-15 lat. Są naprawdę bardzo stare, ale są w idealnym stanie. W ogóle uwielbiam te buty. Tego modelu na pewno już nigdzie nie ma. Natomiast to generalnie powiem wam tak, to są takie wysokie kozaki, ale ja sobie lubię właśnie je tak wywinąć. Fajnie wtedy wyglądają. No dobra, tak się prezentuję. Zakładam resztę i zobaczycie, jak będę wyglądać. Ostatecznie wyglądam tak. Zakładam na wierzch mój krótki brązowy kożuszek z Zary. Do tego torebka dosyć duża Pinko. I jestem gotowa do wyjścia. Tak się dzisiaj prezentuję. Na luzie, wygodnie i jadę pozałatwić wszystkie swoje sprawy, a Was zapraszam na kolejną stylizację. Dzień dobry. W kolejnym dniu tygodnia i w kolejnej stylizacji. Ja właśnie przed chwilą skończyłam nagrywać dla Was nowy film, który Wy już pewnie widzieliście. Skończyłam go montować i teraz mogę wyjść, załatwić kilka swoich spraw, ale zanim to zrobię, to jeszcze Wam pokażę szybko, co mam dzisiaj na sobie. Bluzka, którą widzicie, z takiego cienkiego materiału, to jest bluzka ze sklepu Candy TM, którą kupiłam chyba w zeszłym roku, albo nawet 2 lata temu. No na pewno jakiś czas temu i nie wiem, powiem Wam szczerze, czy ona nadal jest dostępna, ale ta bluzka jest przepiękna. Tutaj na rękawkach widzicie, ma takie dziurki, dużo koronki. No wygląda naprawdę bardzo fajnie i zestawiłam ją z szarymi jeansami, które również są ze sklepu Candy TM. Nawet ktoś ostatnio pytał mnie chyba pod moim ostatnim haulem, skąd są właśnie te jeansy, bo one są takie z wysokim stanem, widzicie, na guziczki. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajne, super mi się je nosi. I buty, które sobie dzisiaj założyłam, to są takie właśnie botki z TK Maxa, które też jakiś czas temu Wam pokazywałam. No dobra, założę teraz resztę, pokażę Wam, jak będę wyglądała. Dzisiaj mam rozpuszczone włosy, pogoda fatalna, ale nas to nie zraża, działam, nagrywam nowe filmy dla Was. Jadę teraz ogarnąć swoje sprawy. No, się jak zwykle rozgadałam. No i całość dopełniłam tym moim beżowo-szarym kożuszkiem z Zary, który też już ma kilka dobrych lat. Do tego torebka Pinko, którą też już bardzo dobrze znacie. I tak na dobrą sprawę, tak się właśnie dzisiaj prezentuję. Nic szczególnego, ale powiem Wam, że ja nawet dobrze się czuję w takim looku. Jeansy, jakaś bluzeczka na sportowo. Mogę jechać. No. A Was zapraszam na kolejną stylizację. Czas na kolejną stylizację. Tak, z tyłu widzicie kota.
Bo ostatnio ktoś się do mnie przyczepił, że w związku z tym, że widać koty na moich nagraniach w tych filmikach, to znaczy, że ściemniam i tak na dobrą sprawę siedzę w domu i nigdzie nie wychodzę. Więc chciałam oficjalnie poinformować, że koty są częścią mojego życia. One tu mieszkają bez względu na to, czy ja z domu wychodzę, czy w tym domu siedzę. Więc jeśli gdzieś będą się przewijać, a tam siedzi właśnie Pipo, to proszę nie zwracać na to uwagi. To tak a propos osób, które zawsze mają coś do powiedzenia. Ale słuchajcie, dzisiaj szykuje się fajny dzień, bo za moment jadę do centrum spotkać się z moją znajomą. Idziemy na kawę, na jakieś ciacho, czeka nas dużo gadania i myślę, że nie skończy się tylko na kawie i na ciastku, ale też pewnie będzie jakiś pyszny obiad. Więc od razu pokazuję Wam, jak wygląda. Mam jeszcze chwilę przed wyjściem, więc mogę to zrobić. Założyłam sobie taką cienką bluzkę Zary. Ona ma już kilka lat. Jest taka zielona, w kwiatuszki, bardzo taka dziewczęca, kobieca. Ma fajny rękaw, zobaczcie, taki troszkę bufiasty, troszkę nie. Wysoka i tak na dobrą sprawę, wysoka. No tutaj na stójce i zobaczcie, ona jest generalnie taka dosyć szeroka, ale ja ją sobie wkładam tutaj, o, proszę bardzo, w spodnie, pasek pinko, spodnie fard, buty, mokasyny. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, gdzie je kupiłam, w jakimś sklepie internetowym, więc jak znajdę link, to zostawię Wam w opisie, ale to jeszcze nie koniec, bo zakładam sobie też czerwoną marynarkę i już Wam pokazuję. Proszę bardzo, dopełnieniem całości jest właśnie ta czerwona marynarka z Zary, marynarka od garnituru, na pewno kojarzycie ten mój czerwony garnitur, jeśli oglądacie mnie regularnie i oczywiście można ją też nosić samodzielnie, a marynarka jest fajnie tutaj wyprofilowana, w ogóle z tego co widziałam, to w nowej kolekcji Zary też pojawiły się znowu te garnitury, tylko w innych kolorach. Ale czerwień to wiecie, że jest jeden z moich ulubionych odcieni, także założyłam sobie do tego jeszcze właśnie czerwoną marynarkę. No i pokazuję Wam, co będzie dalej. Dopełnieniem całej stylizacji jest chusta od Pinko, też czerwona. Pokazywałam Wam ją w ostatnim haulu tutaj na moim kanale. Zarzuciłam sobie również płaszczyk z Zary, torebka Michael Kors i jestem gotowa do wyjścia. Także zapowiada się naprawdę fajny dzień, a my widzimy się w kolejnej stylizacji. Tak. Czas na kolejną stylizację i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj czeka mnie bardzo fajny dzień, a mianowicie czeka na Pawła, który zaraz ma po mnie przyjechać. Jedziemy do studia i będziemy nagrywać film, który Wy będziecie mogli zobaczyć w przyszłym tygodniu. I od razu pokażę Wam, co mam na sobie, bo na pewno będziecie o to pytać. I dzisiaj ubrałam się w jeden kolor, a dokładnie ten piękny chabrowy, który ja po prostu uwielbiam. Mam na sobie golf. On jest chyba albo z Candytem, albo z Zary, ale wydaje mi się, że kupiłam go w sklepie Candytem, ale widziałam, że są bardzo podobne w tej chwili właśnie dostępne w Zarze. I co mam dalej? Spodnie, właśnie te spodnie, które ostatnio pokazywałam Wam w holu. Tak jak mówię, dobrałam się dzisiaj pod kolor. O, założyłam sobie mokasyny, tak, to jest torba, którą zabieram ze sobą na nagrania, właśnie te czarne mokasyny. No i poczekajcie, założę resztę i pokażę Wam, jak będę wyglądać w całości. Żeby nie było tak monochromatycznie, ale dalej jesteśmy w tych samych odcieniach, postanowiłam, że założę sobie płaszcz. Płaszcz z Zary granatowy, który Wy już też doskonale znacie, z tymi przepięknymi złotymi wykończeniami, guzikami. Oczywiście torebka pod kolor butów i płaszcza, czyli czarne ze złotymi okuciami Michael Kors. No i tak się właśnie, słuchajcie, prezentuję. W całości biorę ze sobą torbę, która tutaj leży, i jadę na nagrania. Sometimes
Lucky, lucky, lucky me. Dzień dobry moi drodzy, w ostatniej już piątej stylizacji. Musicie mi wybaczyć, ale muszę dzisiaj sobie doświecać tutaj światłem. Jest co prawda godzina 10, mamy 5 stopni, więc całkiem ciepło, ale jest dzisiaj tak niesamowicie ciemno, od rana leje deszcz, że postanowiłam, że założę sobie dzisiaj żółty sweterek, żeby dodać sobie odrobinę tego słońca, a że mam dzisiaj wolny dzień. W sensie pomyślałam sobie, że pojadę zaraz do galerii, później widzę się mniej więcej gdzieś koło południa z moim Massimo na lunch, pewnie pójdziemy na sushi, więc stwierdziłam, że właśnie wygodny sweterek, wygodne ciuchy i mam na sobie ten sweterek z Zary, taki mięciutki, bardzo przyjemny, który wy już doskonale znacie, ale teraz w tym świetle on wydaje się taki żółty pastelowy, a tak na dobrą sprawę jest taki no fajny, mocny, żółty kolor. Do tego założyłam spodnie, które też już doskonale znacie, to są spodnie Baj Chruścińska. One mają tutaj takie żółte elementy, więc też fajnie wyglądają z tym sweterkiem. Buty z TK Maxa. No i założę sobie teraz jeszcze płaszcz, torebka, jestem gotowa do wyjścia, już Wam pokazuję. Płaszcz, który na siebie zarzuciłam, też już doskonale znacie, ponieważ jest to płaszcz od marki Holistic, karmelowy, chociaż znowu mówię, w tym świetle nie do końca wygląda na karmelowy. Długi płaszcz wiązany w pasie, do tego torebka Pinko i jestem gotowa do wyjścia. Także widzicie, dzisiaj nic specjalnego, powiedziałabym na luzie, ale tak trochę klasycznie. Zaraz sobie zawiążę tutaj w pasie płaszcz, wygodnie, ciepło. Nie muszę zakładać żadnego szalika, bo tak jak mówię, jest w miarę ciepło. Podobno jutro ma być jeszcze cieplej, także super. A ja dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. Przedstawiłam Wam 5 stylizacji z 5 dni. Dajcie znać, która podobała Wam się najbardziej. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!